pragnienie, ból, zwątpienie i strach towarzyszą nam w naszym życiu codziennym. Jest to sprawa jak najbardziej naturalna i nieunikniona. Każdy kolejny przeżyty przez nas dzień niesie ze sobą doświadczenia zarówno pozytywne, jak i negatywne. Jednak odczuwanie cierpienia i bólu jest tym, co wydaje nam się być czymś w rodzaju kary wymiarem boskiej sprawiedliwości. Kiedy dochodzi do takich sytuacji, my, katolicy, niejednokrotnie obwiniamy o wszystko Boga. Zawsze rodzi się w tym miejscu pytanie, dlaczego Bóg nie powstrzymał tego cierpienia, skoro ma taką możliwość? Człowiek sam wybrał życie w grzechu, tu na ziemi, która przecież nie jest niebem, sam zesłał na siebie cierpienie. Ból jest jednak niezbędnym czynnikiem na drodze do uzyskania pozytywnych zmian. Cierpienie jest jedynie przejściowym stadium w budowaniu duchowego bogactwa. Sam Chrystus bowiem musiał przejść przez niewyobrażalne męki, aby ostatecznie pokonać śmierć i szatana i otworzyć nam bramy zbawienia.